Dzień dobry, bardzo serdecznie witam. Już w marcu, już na przedwiośniu. Powoli przyroda budzi się do życia. Zaczyna się nowy czas w naszym życiu. Tak, mam nadzieję, jest. Dzisiejszego dnia mamy pochylić się nad słowem, które zapisane jest w 119 psalmie. To jest najdłuższy psalm, który liczy sobie aż 176 wierszy. 176 Bożych Słów. Tak pomyślałem sobie, że można by ten psalm w zasadzie wiersz po wierszu czytać dzień po dniu i wtedy zajęłoby to prawie pół roku. Szmat czasu, prawda? Myślę sobie, że mamy za sobą taki szczególny rok, bo kiedy cofniemy się pamięcią wstecz do marca 2020 roku, to wtedy przekonamy się, że nastał dla nas zupełnie nowy czas, zupełnie nowa rzeczywistość. W 66 wierszu 119 psalmu, a więc dokładnie w połowie, psalmista pisze tak: Naucz mnie trafnego osądu i daj poznanie, bo zaufałem Twoim przykazaniom. Myślę, że rok temu śmiało mogę powiedzieć, wiele rzeczy stanęło na głowie, stanęło do góry nogami. W wielu sytuacjach naszego życia, w wielu wymiarach naszego życia musieliśmy się dokładnie odnaleźć od nowa. Czy to w kościele, czy w pracy, czy w szkole, czy w rodzinie, czy w relacjach między ludźmi musieliśmy wprowadzić zupełnie nowe zasady, zupełnie nowe standardy, zupełnie nowe rozwiązania. Musieliśmy odnaleźć się w relacjach z ludźmi i musieliśmy odnaleźć się w relacjach z Panem Bogiem. Pamiętacie czas pasyjny zeszłego roku, a potem Wielki Tydzień, Wielkanoc i potem kolejne tygodnie, kolejne dni? Naucz mnie trafnego osądu i daj poznanie, woła psalmista. To znaczy, pomóż mi, Panie, odnaleźć się w realiach. Tym, co pozwala nam odnaleźć się w życiu, niezależnie w jakiej sytuacji, jest trwanie w Bożym Słowie, trwanie w Bożych przykazaniach. I o tym pisze psalmista. Naucz mnie trafnego osądu i daj poznanie, bo zaufałem Twoim przykazaniom. Kiedy rzeczy stają na głowie, coś, co pozostaje niezmienne i trwałe, to Boże Słowo, to Boże wyznaczniki naszego zachowania, to Boże wyznaczniki tego, co jest dobre, co złe, na czym możemy polegać, a na czym nie możemy polegać. Boże Słowo pozostaje niezmienne. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą, mówi Pan. I właśnie o tym przekonywaliśmy się i przekonujemy się w szczególny sposób od roku na tych szczególnych rekolekcjach, które przeżywamy. Możemy je nazywać pandemią, możemy je nazywać dramatem. Z pewnością dla wielu ludzi ten czas wiąże się z dramatycznymi doświadczeniami. Ale możemy je też nazwać czasem doświadczenia szczególnej Bożej bliskości, szczególnej Bożej mocy, szczególnej Bożej siły i Bożego prowadzenia. Naucz mnie, Panie, rozsądzać właściwie, odnajdywać się w realiach. Tak chcemy dzisiaj zawołać, bo myślę sobie, że nie wiemy, co jest przed nami. Nie wiemy, jaka jest przyszłość. Nie wiemy, co jest nam pisane, ale jednego możemy być pewni. Bóg pozostaje ten sam. Krzyż pozostaje ten sam i Ewangelia pozostaje ta sama. Przykazania pozostają te same. One są drogowskazami i fundamentami. I życzę Wam wszystkim, abyście idąc przez swoje życie doświadczali tej Bożej stałości, trwałości, Bożej bliskości. Dajmy się uczyć Panu Bogu i dajmy się Panu Bogu prowadzić. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że w zmienności tego świata, w zmienności realiów, w zmienności naszego życia. Ty jesteś niezmienny. Naucz nas więc właściwie osądzać rzeczywistość i naucz nas w niej się odnajdywać. Ty, który jesteś, który byłeś i który będziesz. Tobie niech będzie chwała. Amen. Życzę błogosławionej wiosny, błogosławionego dnia. Do zobaczenia.